Atrakcją tego teledysku poza piosenką Paulo Conte jest Grażyna Szapołowska, niewątpliwie. Udało się namówić. Ta płyta nowa, która jest do nabycia w kioskach już przez od miesiąca, prawda? Może w kioskach nie, ale myślę, że w muzycznych. Chyba tak. Mhm. Lubomski w Trójce to jest płyta koncertowa, w związku z tym teledysku jakby w sposób naturalny nie ma, a jednak coś tam pan planuje. Tak, planujemy pobawić się w wakacje. To jest taki okres, gdzie można rzeczywiście dużo więcej czasu poświęcić na pracę, chociażby przy teledysku i wszyscy działają w takim okresie na takich troszeczkę zwolnionych obrotach i bardzo się z tego cieszę, bo rzeczywiście będzie można jakoś podejść bardzo powoli, gdzieś sobie wyjechać spokojnie w czasie wakacji, zrobić teledysk do piosenki. Która to jest pańska płyta? To jest moja trzecia płyta. Ja myślę, że powinienem już, patrząc na lata, gdzie do tego zmierzam. Jak funkcjonuje, to powinna to już być może moja piąta, szósta płyta. No właśnie. Ale takie były czasy po prostu. Jak pan funkcjonuje? Bo debiut zdaje się na Festiwalu Piosenki, Przeglądzie Piosenki Studenckiej w Krakowie, rok 87. Ja tak naprawdę powinienem tą płytę jeszcze przed 87 nagrać. Debiutowałem w 82, w momencie jak się dostałem na studia i zacząłem funkcjonować na tak zwanej scenie studenckiej, w klubach studenckich przede wszystkim. I powstał cały szereg piosenek, które w zasadzie gdzieś zniknęły. Są być może w rozgłośniach studenckich, w radiach studenckich. To jest pokłosie koncertów, gdzie zawsze tak się zdarzało, że jak był festiwal jakiś studencki, to było szereg takich wejść do magnetofonów ZK i po prostu wszystkie radia, wszyscy, którzy chcieli na przykład nagrać sobie, to mieli takich 50 wejść i wszyscy podłączali te magnetofony i nagrywali. I na takich taśmach w zasadzie jest chyba ze 20 moich piosenek, które może warto poszukać trochę 80. tego. Bardzo bym chciał odnaleźć te piosenki, bo rzeczywiście technicznie jest wszystko możliwe w tej chwili, do oczyszczenia są te stare taśmy. Tak myślę. Ja rok temu oglądałem z 85 roku taśmę wideo z mojego koncertu i byłem mile zaskoczony, że te piosenki, pomimo upływającego czasu, one może były grane nieporadnie przeze mnie, przez moich kolegów, bo dopiero wchodziliśmy w życie profesjonalne i muzyczne, to jednak nie straciły na aktualności i myślę, że będę ich szukał, tych piosenek. Po tym Krakowie, po Przeglądzie Piosenki Studenckiej, był sukces w Opolu, był sukces na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Później trochę ciszy było. Schody się zaczęły? Nie, to był taki utytułowanego bardzo już debiutanta. To był taki moment, rzeczywiście zachowałem się wbrew logice. Powinienem iść za ciosem, skoro na moje koncerty przychodziły tłumy. Bardzo dużo pan grał. Tak, zapełniałem kluby w Polsce i naraz zaczęło mnie to troszeczkę męczyć. Dlaczego? Nie wiem, czy w dobrą stronę szedłem akurat wtedy i być może właśnie takie intensywne eksploatowanie siebie po prostu spowodowało, że stwierdziłem, że może lepiej skończyć studia, które rozpocząłem, które w zasadzie były już prawie na ukończeniu, a jeszcze nie były tej kropki nad i, czyli dyplomu. A nie miał pan wątpliwości, czy kończyć studia, bo przecież studia kończył pan w zupełnie innej dziedzinie, też artysta, bo plastyk, tak. ale no tak, no jest to, myślę, wspaniały dar od Boga, jeśli można jeszcze sobie usiąść w pracowni, pomalować i coś z tego jeszcze wychodzi. A co pan traktuje jako zawód? Śpiewanie czy malowanie? No, absolutnie zawód. Zawodem moim jest śpiewanie. Aczkolwiek wiem, że to malowanie gdzieś na mnie czeka. Być może w te wakacje już taki będzie pierwszy nieśmiały powrót. Ale życie jest jeszcze długie. Ja myślę, że za 10, za 20 lat zabiorę się bardzo intensywnie za profesję, której się wyuczyłem i aż mnie ręce świerzbią. No ale z tym śpiewaniem też była przerwa, też pan na chwilę to odłożył, jak wspomnieliśmy. Co sprawiło, że pan wrócił do tego? Potrzeba. Po prostu potrzeba, której się nie spodziewałem. Jednak zaczęło mi brakować. Jak już zrobiłem ten dyplom, czyli dopełniłem tych swoich obowiązków, zacząłem mieszkać w swoim Toruniu, z którego w zasadzie nosa nie wystawiałem. I naraz po prostu poczułem się troszeczkę w zamknięciu. A poza tym jeszcze taka naturalna potrzeba właśnie pisania piosenek, wychodzenia do ludzi, gdzie mogłem stanąć na scenie i po prostu coś tym ludziom powiedzieć. I
takie było moje ostatnie 10 lat właśnie przed tym momentem, gdzie się musiałem wycofać i rzeczywiście w naturalny sposób mi tego brakowało, więc postanowiłem wrócić. Tylko że sytuacja się wtedy już zupełnie odwróciła. No właśnie, inny czas. To był rok 92, 93, gdzie po pierwsze zaczął wchodzić bardzo silnie pop. Muzyka pop. Wcześniej tego popu tak silnie nie było widać. Był underground, była piosenka studencka, był rock, bardzo silnie się miał i bardzo mocno się trzymał. Natomiast a właśnie tego typu muzyka? Prawda. No tego również w latach 80. tak, a potem właśnie coś prysło. No ale teraz znowu prysło. Jest powrót. Tak, ja myślę, w związku że tak. Z tym, ja myślę, że nadchodzą bardzo dobre. Znaczy, one gratulacje nadeszły, dla trójki myślę. Za tę płytę. Ja gratulacje dla pana. Musimy niestety już kończyć. Jeszcze zanim wylosujemy nagrodę dla widza, który wziął udział w naszym plebiscycie, to pora, proszę państwa, ogłosić wyniki tego plebiscytu.